Spocznij. Poczet sztandarowy prowadzić. Młodzież ośrodku wychowawczych z całej Polski zakwalifikowaną do szóstych mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach, gotową do rozpoczęcia mistrzostw. Czyże w bieżącym roku Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście obchodzi 50-lecie swojego istnienia. W międzyczasie odbyło się w ośrodku szereg imprez nie tylko ośrodkowych, ale wychodzących poza ramy ośrodka. Odbył się między innymi piłkarski turniej szóstek o Puchar Dyrektora MOW w Babimoście. Odbył się szkolny szachowy turniej o Puchar Dyrektora MOW w Babimoście. Odbył się również turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora MOW w Babimoście. W imprezach startowała młodzież z Babimostu oraz z gminy i z gmin ościennych. Jednym z ważniejszych, może nawet najważniejszym punktem obchodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, jubileuszu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście, jest finał piłkarskich szóstek w piłce nożnej, które właśnie odbywają się dzisiaj. Chciałem dodać, że w międzyczasie trwał remont drugiego piętra naszego internatu. Piętro zostało pięknie przygotowane. Będzie można zwiedzić, ale to w późniejszym czasie. Punktem kulminacyjnym obchodów 50-lecia ośrodka będzie Rada Pedagogiczna i uroczysta sesja popularno-naukowa, wystawa dorobku ośrodka i turniej tenisa placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale to odbędzie się w październiku i zakończenie nastąpi 12 na Dzień Edukacji Narodowej, 12 października. Tak. Bardzo serdecznie witam drużyny przybyłe na finały. Drużynę MOW z Puław, to jest województwo lubelskie. Opiekunem jest pan Jacek Burczyński. Chciałem dodać, że to nie było takie proste, że drużyna z Puław przyjechała do Babimostu. Żeby przyjechać tutaj, musiała wygrać eliminację, w których uczestniczyło. Przepraszam, że tutaj w tych kartkach nie mogę się połapać, ale
jest tego dużo. Przepraszam bardzo. Drużyna pokonała kilka młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakwalifikowała się do dzisiejszego finału. Witam serdecznie jeszcze raz drużynę Puław. Jako kolejna drużyna zakwalifikowała się drużyna młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Szcińcu. To jest miejscowość w województwie zachodniopomorskim. Opiekunami są pan Kibit Lewski Zbigniew i Petkę Wojciech. Witam was serdecznie. Kolejną drużyną, która zakwalifikowała się do Mistrzostw Polski, do finału Mistrzostw Polski, jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie. Opiekunami są pan Czernowski Marcin i Baranowski-Bronkowski. Witam pana starostę powiatu zielonogórskiego, pana Edwina Łazickiego. Pan starosta jest u nas pierwszy raz. Witam pana starostę bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie naszego proboszcza, księdza profesora doktora Edwarda Napierałę. Witam panią kierownik Wydziału Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, panią Irenę Podsiadły. Chciałem dodać, że ze starostwem powiatowym mieliśmy zawsze bardzo dobre kontakty, zawsze o nas dbali, przyjeżdżali, odwiedzali, no i cieszymy się, że dzisiaj jesteście, pani starosto i pani kierownik. Witam bardzo serdecznie wiceburmistrza Babimostu, pana Zbigniewa Wozińskiego. Witam bardzo serdecznie też naszego sprawdzonego przyjaciela, pana Stanisława Daszkiewicza, nadleśniczego Nadleśnictwa Babimost. Witam panią Janinę Rosoch, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. Witam również głównego wykonawcę remontu internatu, szefa firmy Kombut, pana Kowalskiego Bogdana. Witam również bardzo serdecznie naszego jeszcze niedawnego wychowawcę, chyba 2-3 lata temu, nie wiem, czas szybko leci, 3 lata temu pewnie odszedł od nas, przeniósł się do Rogozińca, do Rzepina i pan Jarosik Przemysław, nasz były wychowawca, jest w tej chwili dyrektorem Technikum Leśnego w Starościnie koło Rzepin. Witam bardzo serdecznie wszystkich pozostałych pracowników, gości, wychowanków. Proszę Państwa, dyrektor Dajczak zwykł mawiać kiedyś, że warto choćby dla jednego. Ktokolwiek przepracował troszeczkę w resocjalizacji, dokładnie rozumie to hasło. Z okazji jubileuszu 50-lecia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za te dotychczasowe osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzę dalszych sukcesów i satysfakcji w wzbogacaniu tradycji szkoły oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję bardzo, że zakończona została modernizacja drugiego piętra naszego internatu. Jest świetna okazja do wręczenia kluczy wychowawcom, wychowankom tych dwóch grup, które będą mieszkały na tym drugim piętrze w tym nowocześnie urządzonym, wyposażonym, przygotowanym po tych pomieszczeniach dla dwóch grup. Proszę. Szóste Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych uważam za otwarte. Niech zwyciężą najlepsi.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom. Panie Jezu Chryste, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Twoje, tam Ty jesteś pośród nich, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie Twoje uczyniłeś nas współmieszkańcami świętych i domownikami Boga, zmiłuj się nad nami. Panie, Ty przyrzekłeś, że Ojciec Twój wysłucha każdej modlitwy zanoszonej w imię Twoje, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do domu Zacheusza, przybądź do nas z błogosławieństwem swoim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Uwielbiony bądź, Panie Jezu Chryste, gdyż przez wcielenie Twoje i życie w Nazarecie uświęciłeś nasze rodziny i domy. Chwalimy Cię, Panie. Ty byłeś posłuszny Maryi, Matce Twojej i Józefowi, przybranemu Twojemu Ojcu. Chwalimy Cię, Panie. Ty słowem swoim kierujesz nasze myśli ku Ojcu. Chwalimy Cię, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Syn Twój Jezus Chrystus stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten dom i obdarz go obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz z domownikami. Udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym. Wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach. Broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem. Zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających i naucz ich zrozumienia, że tylko Ty jeden jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pomódlmy się w intencji dyrekcji wszystkich nas tu obecnych oraz wychowanków, aby jak najwspanialej mogli dalej pracować tak pięknie w naszej parafii, w naszej gminie, w naszym powiecie, że tak powiem także. No i tego z całego serca życzę, bo będąc tutaj 30 lat proboszczem, zawsze byłem zachwycony działalnością tego zakładu i mądrym kierownictwem. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synem swoim nas I'm
jest imię służbowe, to jest Ziłok. Kolegi tam Bartka. Piesek też niedawno wcielony. To jest pies typowo operacyjny do działań właśnie na meczach. Ten pies jest patrolowo tropiącym psem.
Ostatni krzyk łamęcia luka.
Skład wchodzą Paweł, pseudo Peja, Czorny, pokaż się bliżej, pokaż się. No chodź, pokaż się publiczności, tutaj, o, nasz główny wokalista. No i Adam, basista. Nowym perkusistą jest też, gdzie on jest? Jest. Usiądź na chwilę do perkusji, tak, popukaj chwilę na niej. Dopiero 3 czy 4 próby gra na perkusji, także są to dopiero jego początki. W ogóle zespół wielokrotnie zmieniał skład ze względu na rotację. W tym roku szkolnym już 2 razy skład się zmieniał, ale to, co zagrali, to jest efektem mniej więcej 2-miesięcznych prób. Informuję, że miejsce 6 zdobyła drużyna z Puła. Brawo! I otrzymujecie zestaw. 5 miejsce zdobyła drużyna Warszawy. 3 punkty, stosunek damek 3-5. 3-3. Trzecie, proszę Państwa, to była drużyna z Trzcińca.
Proszę kapitana. Drugie miejsce. Drużyna Włocławka. 10 punktów, stosunek bramek 7-3. Drużyna MOW w Babimoście. Chciałem przypomnieć, że drużyna z Babimostu wygrała również drugie mistrzostwo polskiego. Dziękuję bardzo serdecznie gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą imprezę. Dziękuję drużynom, zawodnikom, dziękuję opiekunom, którzy przygotowali dzisiejszą imprezę. O dokonanie zamknięcia poproszę pana dyrektora Dajczaka. Ja z kolei dziękuję koledze Zdzisławowi za sprawne przeprowadzenie dzisiejszej imprezy, za prowadzenie konferencjerki. Szóste Mistrzostwa Polski, szóstek piłkarskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych Babimost 2007 uważam za zamknięte. Do zobaczenia na drugi rok. Babimost! 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 Babimost!